Rozcięciem do przodu, to najważniejsze. Dobrze. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było, żeby pan zgubił około 10 kg, bo to ułatwi nam operację. Jak poszło? 8 udało się zgubić. Super. To jest o tyle ważne, że to, z czego pan w pierwszej kolejności gubi masę, to jest wątroba. I wtedy jest nam technicznie łatwiej. Planowaną operacją jest laparoskopowa resekcja rękawowa żołądka tak z powodu otyłości patologicznej. Mimo że robimy to techniką laparoskopową, czyli w sposób maksymalnie mało inwazyjny, to jest to w dalszym ciągu duża operacja brzuszna. I tak jak każda operacja, wiąże się z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań. To, co się może zdarzyć. Uszkodzenie narządów jamy brzusznej, uszkodzenie pętli jelitowych, uszkodzenie narządów miąższowych, czyli wątroby albo śledziony, uszkodzenie dużych naczyń, możliwość krwotoku śródoperacyjnego, zakrzepica żylna, która u osób otyłych zdarza się wyraźnie częściej niż u szczupłych. To nie służy do tego, żeby pana nastraszyć. Bardziej się już chyba dzisiaj nie da. To nie o to chodzi. Nigdy nie robi się operacji, której ryzyko jest większe niż ryzyko powodzenia. Damy panu naprawdę coś fajnego w prezencie, czyli zupełnie inną jakość życia i mam nadzieję, że odpowiednio dłuższe. Zechciałby pan łaskawie podpisać w tym oto okienku. Operacja resekcji żołądka wykonywana jest pod narkozą, bez otwierania jamy brzusznej pacjenta. Lekarze wykonują jedynie 5 niewielkich nacięć. Brzuch Mariusza zostaje wypełniony gazem, aby lekarz uzyskał przestrzeń do operacji. Przez nacięcia do jamy brzusznej wprowadzane są narzędzia chirurgiczne, którymi usuwa się około 80% żołądka. Mariusz po operacji będzie przebywał w szpitalu przez 5 dni. Usunięcie części żołądka spowoduje zmniejszenie uczucia głodu i zdolności przyjmowania pokarmów. Wszystko się udało.